Witajcie, z tej strony Patryk. Rok temu posiadaczy starszych telewizorów Samsung Smart TV obiegła bardzo zła wiadomość o wyłączeniu aplikacji YouTube. Wydawałoby się, że sprawa jest beznadziejna. Bardzo długo spędziłem czasu na szukaniu rozwiązania tego problemu, ale w końcu udało mi się. Nie musisz kupować drugiego Raspberry Pi, Chromecasta czy nowego telewizora, jak sugerują niektórzy. W tym filmie pokażę Ci, jak przywrócić YouTube bez konieczności do kupowania dodatkowego sprzętu. Na początku włączamy nasz telewizor i wciskamy przycisk Smart Hub na pilocie. Następnie wciskamy czerwony przycisk A na pilocie. Ukaże nam się pole logowania. W polu konto Samsung wpisujemy login develop. Zatwierdzamy OK. Hasło powinno uzupełnić się automatycznie. Jeśli nie, wpisujemy 000000. Wciskamy przycisk Zaloguj. Następnie klikamy przycisk Tools na pilocie. Pojawi nam się podmenu, z którego wybieramy ostatnią pozycję ustawienia. Z kolejnego podmenu, który nam się pojawi, wybieramy ostatnią opcję Opracuj. Zaznaczamy kwadracik z napisem Zgadzam się. Następnie zatwierdzamy OK. Wciskamy opcję ustawienia IP serwera. Wpisujemy adres IP 46 36 222 114. Kolejno wciskamy synchronizację aplikacji użytkownika. Czekamy cierpliwie, aż synchronizacja dobiegnie końca. Wciskamy przycisk. Przechodzimy na koniec listy z naszymi aplikacjami Smart Hub. Powinna tam być aplikacja Fork Player. Możemy ją sobie przesunąć, aby była bliżej. Włączamy aplikację Fork Player. Pojawi nam się ekran startowy aplikacji. Po włączeniu aplikacji możemy zmienić sobie język z rosyjskiego na angielski, aby łatwiej nam się korzystało. W tym celu klikamy u góry na ikonkę trzech kropek, a następnie wybieramy z listy trzecią opcję Nastrojki Priłożenia. W opcji Language wybieramy English. Możemy również zmienić sobie strefę czasową, aby zegarek w prawym górnym rogu wskazywał prawidłową godzinę. Wracamy do menu startowego aplikacji i klikamy w kafelek YouTube. Otworzy nam się aplikacja YouTube. W polu 2 możemy wyszukiwać pojedyncze filmy, w polu 3 kanały, zaś w polu 4 playlisty. Ja sobie wyszukam kanał popularny w YouTube Polska z aktualnymi, najczęściej oglądanymi w danym dniu materiałami z Polski. Nie musimy za każdym razem tracić czasu na wpisywanie tego w wyszukiwarkę. Możemy porobić sobie zakładki z naszymi ulubionymi kanałami czy playlistami. No dobra, włączmy sobie jakiś przykładowy film, aby sprawdzić, czy to działa. Jak widać, udało się! Aplikacja YouTube działa na naszym starszym telewizorze Samsung Smart TV jak za starych, dobrych czasów. Możemy w ustawieniach zmienić sobie wielkość buforu. To wszystko w tym filmie. Jeżeli filmik był dla Ciebie pomocny, proszę o zostawienie lajka, gdyż obecnie mam bardzo słabe zasięgi, a zależy mi, aby materiał trafił do jak największej liczby widzów. Dziękuję i do usłyszenia.